I zapraszam ryby, zobaczmy, co dla Was w tym miesiącu. A więc jak grudzień będzie chciał się pokazać dla Was w kartach mapy, w kartach przesłań Waszego wyższego ja, uzupełnieniu o karty Tarota, afirmacji na sam koniec i również w tym miesiącu wyjątkowo, słuchajcie, czy też alternatywnie do tego, co było wcześniej, karta emocji. A więc jaka emocja lub jaki stan chciałby być zauważony, uleczony może właśnie w tym miesiącu? A więc grudzień dla ryb. Zobaczmy. Ryby w pracy. Jaka energia na mapie w pracy dla ryb? Jaka energia dla ryb, jeżeli chodzi o miłość, uczucia, związki? Pod spodem ekwilibrystyka. A więc jakaś, słuchajcie, energia trochę taka kuszenia bycia gdzieś także w poczuciu, no właśnie, dostosowywania się konieczności gdzieś, a złapania jakiegoś balansu czasami na siłę, a czasami gdzieś destabilizacji kosztem czegoś. Zobaczmy, co wyższe ja chcę Wam powiedzieć. Ryby i miesiąc grudzień. Miesiąc grudzień w pracy dla ryb. Praca, aspekt pracy dla ryb w grudniu i w związkach, w uczuciach, w emocjach. Oświecenie. Pod spodem wizualizacja. Trochę gdzieś odwrotnie mi się ona pokazała, więc może zwróćcie właśnie uwagę na to, czy dobrze i czy słusznie wizualizujecie to, czego pragniecie. Co karty Tarota chcą jeszcze powiedzieć tutaj dla ryb? A więc miesiąc grudzień w pracy. Jaki ten miesiąc grudzień dla Was, drogie ryby? Co stanowi wyzwanie w pracy? Jaki miesiąc grudzień w kwestii uczuć dla ryb? Co stanowi wyzwanie w pracy dla ryb? Co stanowi wyzwanie w uczuciach dla ryb? Co Wam się uda w pracy w grudniu? I co Wam się uda w miłości, w uczuciach, w związkach? Rada na miesiąc grudzień w kwestii pracy i rada, jeżeli chodzi o uczucia dla ryb. Pod spodem dziesiątka mieczy. Dla niektórych z Was, słuchajcie, względem tego, co było planem kosmicznym, jakaś komunikacja, która nie poszła zbyt dobrze, sprawiła, że otworzył się przed Wami Wasz plan, który wydaje się niezbyt łatwy z poziomu tego, co czy gdzie jest właściwe miejsce dla Was, właściwa Wam energia szczęścia, dobrobytu, wartości. A więc gdzieś tutaj coś nie do końca było łatwe w akceptacji lub w wskrzeszeniu w sobie chęci zauważenia tego, co przewartościowaniem niekiedy jest. No i te emocje, które tutaj się pokazują jako mało stabilne, czy też bardziej naiwne, dla niektórych odchodzą w zapomnienie, a więc z czymś się żegnacie, co jest naiwne, co nie jest trwałe, co nie jest długoterminowe, albo co było energią bardziej w przeszłości, aniżeli w teraźniejszości czy przyszłości. A więc gdzieś teraźniejszość Wam dzisiaj pokazuje, że to, na co patrzyłyście kilka lat temu, czy wiele lat temu, poszło do przodu, zmieniło się, dojrzało być może, no albo także się skończyło, jeżeli chodzi o to, co było takim wielkim boom. A więc to gdzieś taka energia Wasza zawieszona w statusie quo, który wydaje Wam się, że cały czas nim jest, życie płynie dalej i gdzieś ta osoba, te okoliczności, sytuacje się także zmieniają. No i tutaj musicie się z tym jakby albo pogodzić, albo pożegnać naiwne patrzenie na coś, tak bym powiedziała, dla niektórych ryb tak się tutaj pokazuje. A więc pożegnać czasami taki infantylizm gdzieś wokół, może błahość także pewnego rodzaju, jeżeli chodzi o podejście do kogoś lub do czegoś. No tak się tutaj gdzieś w tle pokazuje. Także pokazuje się ta wizualizacja, która może mi mówić właśnie o tym, żeby dobrze i skutecznie wizualizować to, co Wam potrzebne. To zgodne jest z Waszym wewnętrznym głosem, co niektórzy może nawet nie chcą lub nie sięgają po bardziej zaawansowane techniki, chociażby manifestowania tego, czego chcecie. Ale to wynika z tego właśnie, że niektórzy jeszcze z Was nie wiedzą,
czego chcą. W tym miesiącu, słuchajcie, w pracy pokazuje Wam się święte źródło, energia jedenastki i jedenastka pamięć, 22, mocna wibracja podwójnej jedenastki, poczwórnej jedynki, a więc może będziecie tutaj gdzieś mocno coś manifestować, może będziecie także coś rozpoczynać, czemuś się poświęcać dosyć intensywnie. To także taka energia, która nawołuje do Was głosem Waszej pamięci, abyście nie zapominali o tym, co jest już Waszą przepracowaną lekcją, co Was buduje, co Was tworzy, co jest ważne w tym świecie tu i teraz, bo on właśnie, ten świat będzie gdzieś tutaj w tym miesiącu pokazywał Was w uczuciach, miłościach, odczuciach, nastawieniach po to, żeby zobaczyć to samo w świecie zewnętrznym. A więc taka lustrzana gdzieś wizja tego, co tym świętym źródłem jest, abyście byli lepsi aniżeli gorsi, abyście zwracali uwagę na ten właśnie, na te wibracje odzwierciedleń, na to lustro. Czy Wy idziecie z tą energią, której sobie byście życzyli i której życzylibyście innym? A więc tutaj kwestia takiej inwestycji tego nie tyle, co się opłaca, co się nie opłaca, tylko na ile jestem autentyczny, na ile jestem szczery, na ile patrzę na innych z szacunkiem, na ile ten szacunek buduję właśnie tą drogą wobec samego siebie. I też na ile sam siebie szanuję, żeby inni szanowali mnie, na ile jest we mnie to przekonanie, na ile czuję w sobie tę spójność i jak wiele pamiętam, jak wiele także jestem w stanie uznać za dobrą lekcję. Tutaj takie mogą Wam się w tym miesiącu pokazać. Pokazywać energię, takie gdzieś ścierające się także, niekoniecznie wprost, ale po prostu taka energia może wokół Was wibrować, która będzie Was chcieć bardziej stabilizować, bardziej skłaniać do tego, co tą wizją być może jest. No i przede wszystkim, co jest harmonią, bo ta harmonia pokazuje się tutaj właśnie w tym miesiącu grudniu, jako istotna w kwestiach pracy. A więc tego, żeby czuć się dobrze i zbalansowanie w tym, co się robi, po co się robi, z kim się pracuje, no i co się wnosi gdzieś tutaj w to środowisko, do którego, w którym przebywacie na co dzień. To jest taka energia bycia w połączeniu ze swoją harmonią ducha, ciała, czy też chęci większej akceptacji tego wszystkiego, co nas tworzy, mówiąc inaczej. A więc taka holistyczna gdzieś tutaj nuta się przejawia, budowania, trwania bycia. To energia tego, co mogłoby być mocno odświeżające, co mogłoby się chcieć zmienić na Waszą korzyść, co także wymaga czasu, a więc ten grudzień może Was ukierunkowywać w stronę pobudzania, bycia ciekawym siebie. Może będziecie szli w stronę tego, co jest bardziej uzdrawiające, w stronę tego, co ma Wam przynieść nie tyle pieniądze, co ma Wam przynieść dobre poczucie, dobre samopoczucie i ten właśnie wspomniany już balans. Mówiąc inaczej, miesiąc kieruje Was przyjaźnie w stronę spełnienia, a więc tego, co daje Wam rozwój duchowy. A więc ten miesiąc dla każdego będzie Was pchał trochę inaczej, stąd to ten wstęp mój taki, który właśnie pokazuje gdzieś pamięć, szacunek, relacje, walkę, trudy między tym, co rozumowe, a między tym, co takie mocno serdeczne. Czy co buduje Was motor napędzający Was do kolejnego kroku? Bo i on będzie właśnie budował Waszą czasoprzestrzeń bardzo solidnie, bardzo namacalnie, bym powiedziała, właśnie w tym miesiącu. I możecie to odczuwać mocno właśnie pod kątem emocji w tym miesiącu. Może być ten miesiąc mocno emocjonalny dla Was. Może być także mocno przenikający Was w stronę tego, co buduje Wasze więzi na poziomie tym właśnie duchowym, a więc też będziecie szukać tego, co tą łącznością ze sobą dosyć silną jest. No i co? Nauka, która jest wyzwaniem. Nauka, która jest idea, która jest wyzwaniem dla Was, aby na nią wpaść, aby się z nią gdzieś obudzić, aby mieć także pomysł na odświeżanie tego procesu, czy tych procesów, czy samego siebie pobudzania właśnie do wzrostu i do siły życiowej, aby to w Was po prostu zakiełkowało, aby to było dla Was możliwe. Wyzwaniem jest także Wasza pewność siebie, a więc to wszystko, co ją buduje, co na nią wpływa, jak odważni jesteście, czy jesteście odważni, może ten miesiąc chcieć pytać, i do czego jesteście zdolni, w którą stronę chcecie właśnie inwestować swój czas, uwagę, siebie.
No i jak patrzycie, na ile poważnie patrzycie na innych, na siebie, na możliwości, na ile też ryzyko w Was kiełkuje, takie, z którym chcecie się zmierzyć sami, a na ile ono jest gdzieś w Was takim ziarnem, które chcielibyście realizować poprzez aktywność innych wokół. A więc tutaj takie pytania mogą się i takie rozterki mogą się dla niektórych pokazywać. Stąd być może ta dziesiątka mieczy, która pokazuje też odpuszczenie pewnych spraw, czy też przeanalizowanie, mocna energia także intuicji i mocna energia takiej analizy wewnętrznej, aby sobie z tym poradzić, aby umieć też pewne rzeczy odpuścić, aby umieć także zakręcić tym kołem właśnie w odpowiednią dla siebie lepszą stronę. No bo to koło również pokazuje się jako to, co Wam się uda, a więc coś uda Wam się ukierunkować, złapać może jakiś azymut, może uda Wam się także przypadkowo coś osiągnąć, co będzie dla Was lepsze. No bo to koło fortuny zawsze pokazuje zwrot akcji na mapie gdzieś w stronę tego, co jest górą, a nie co jest dołem. A więc przy dobrych wiatrach, przy dobrym nastawieniu, przy tej emocjonalności i zbalansowaniu wszystkich aspektów i chęci pobudzenia w sobie właśnie tej ciekawości o to, co w Was jest bardziej zdrowe i bardziej harmonijne i przede wszystkim nie budujące negatywów, macie szansę, żeby pobudzić tę energię do wzrostu, aby zakręcić tym kołem bardziej może zamaszyście. No i co? Rada dla Was na ten miesiąc pracy pokazuje się z kolei w rycerzu pentakli, a więc w fokusie na cel, byciu gdzieś niepośpiesznym, byciu gdzieś takim dążącym krok za krokiem do upragnionego celu, byciu także konsekwentnym w tym, do czego się podjęliście lub trwaniu przy tym, do czego macie przekonanie. To smykałka, słuchajcie, do biznesu, to taka energia także niezawodności, bycia wsparciem dla innych, czy po prostu sfokusowanym na to, co tworzy taką zdrową komórkę. A więc kierunek zdrowie tutaj mi się też dosyć mocno pokazuje i przede wszystkim nieroztargnienie, a bycie skupionym, takim no zwartym gdzieś, połączonym, zharmonizowanym dosyć mocno jest ważne i emocjonalnie stabilnym, żeby to, co chcecie, to, co możecie, było dla Was możliwe do osiągnięcia. W miłości z kolei pokazuje Wam się iskra. A słuchajcie, iskra i 43, a więc 7 i 34, a więc 7, podwójna siódemka, to jest niesamowite, słuchajcie, dzisiaj też mi się takie pokazują znaki. 7-7, no powiem tak, duchowość dosyć mocna, a więc coś Was olśni, coś gdzieś będzie właśnie tą iskrą pobudzoną w stronę otworzenia oczu szerzej na to, co właśnie jest dostrzeżeniem jakiegoś aspektu ważnego dla Was, bo to dostrzeżenie, ta uwaga, obserwacja także jest pokazana tutaj w energii tego miesiąca, bo pokazał się paś mieczy. A więc może kogoś obserwujecie, może czekacie na jakąś komunikację, może chcecie się skomunikować, a może jesteście w procesie tego, żeby właśnie otworzyć siebie na przepływ i na pobudzenie bardziej tej czakry, która także w tych granatach, niebieskościach tutaj Wam się pokazuje. Ten miesiąc drugie ryby wyraźnie pokazuje, że będziecie się otwierać, uleczać na to, co jest wyjściem ze starych zwyczajów i wzorców zachowania, czy myślenia chociażby. No bo to oświecenie właśnie o tym mówi. Czeka Was może nie lada wyzwanie, bo ta ekwilibrystyka tutaj też się pokazała. Ogólnie ona jest i o pracy, i o związkach. Może ten numer także 15 mi sugerować, że z tych łańcuchów, czy tego podporządkowania właśnie, trzymania się dawno utartych ścieżek, czy zachowań, czy stereotypów myślenia, może być Wam ciężko się wyrwać, biorąc pod uwagę, że tutaj, no właśnie, gdzieś harmonijnie dosyć mocno musicie coś zobaczyć, bo to zobaczenie, to dostrzeżenie, ta wizualizacja i ta wizja, tak jak mówię, ona gdzieś tutaj taka, no, taką energią kopniętego kwadratu im się pokazała, a więc nie do końca jeszcze widzicie całe spektrum tego, co byście chcieli. Nie czujecie tego przepływu, są wśród Was tacy. Chociaż Wy, ryby, macie bardzo dużą intuicję i powinniście mocno to odczuwać jako własną taką, no, nienarzuconą spójność. Ale być może są wśród Was osoby, które bardziej racjonalizują pewne kwestie, bardziej twardo odstąpają po ziemi. To wynika z Waszego osobistego designu, nie tylko tego głównego znaku zodiaku, a więc całego spektrum, które gdzieś Was buduje. No i stąd może ryba rybie nie jest równa. Ale gdzieś tutaj nad tą wizją może powinniście podpracować, gdzieś coś odpuścić właśnie, tak jak się pokazało w tej dziesiątce. To jest także, pamiętajcie, odpuszczenie dla mnie tego, co
nie tyle naiwne, takie, takie gdzieś ślepe, na ślepo też rzucone, udawane, zaufane, bez perspektyw lub bez sprawdzenia, tak? Bez odkrycia kart. Wymaga to zakończenia lub zdemaskowania, lub po prostu odpuszczenia. Mam wrażenie, że niektórzy z Was po prostu odkryją czyjeś zachowanie, które przez lata było brane pod uwagę jako takie słuszne, jako takie właśnie gdzieś głębokie, pewne. Może się okazać w tym miesiącu, że zdemaskujecie to i zobaczycie, że albo ktoś udaje coś wokół Was i cały czas trwa i gra na tej samej nucie i to gdzieś dostrzeżecie, albo w sobie poskromicie właśnie tego typu mechanizm, który jest takim programem włączanym dla jakiejś wygody, dla jakiejś potrzeby. Postaracie się w tym miesiącu, być może pójdziecie o krok dalej i rozwiniecie siebie na autentyczność większą, na większe właśnie oświecenie, bo to się tutaj pokazuje. Pamiętajcie, że karty relacji, uczuć się, związków, miłości to także karty relacji międzyludzkich, a więc to też pokazuje wasz progres w stronę tego, co pracą jest, a więc tym, co ułatwia wam komunikację z innymi. Ten miesiąc będzie was właśnie w tę stronę kierował. Komunikować się będzie z wami za pomocą wszystkich możliwych znaków, żebyście siebie oświecili, żebyście coś zauważyli, żebyście gdzieś pewne fałsze wokół siebie zdemaskowali lub odsunęli się od nich, abyście dostrzegli, że coś, co było może dla Was wygodne, niekoniecznie było słuszne i uzdrawiające długofalowo. Co jest wyzwaniem, to czwórka kielichów, a więc brak płaczu nad rozlanym mlekiem. Ważne jest, żeby tę sytuację przepracować, żeby nie brać jej zbyt osobiście do siebie, a więc to, na co nie mieliście wpływu lub to, na co, co gdzieś zostało zaprzepaszczone. Gdzieś właśnie poprzez to trzymanie się kurczowo czegoś, co było wygodne lub czego nie chcieliście widzieć w świetle prawdy, nawet samych siebie lub właśnie własnego nastawienia lub własnej autentyczności, która na nowo gdzieś tworzy się właśnie teraz, abyście tam nie kumulowali uwagi, abyście jej tam nie kierowali. Abyście nie popadali w jakąś apatię, nudę czy wątpliwość także, bo możecie tutaj gdzieś gdybać, czy aby na pewno to, co widzicie, jest tym, co widzicie, czy aby na pewno to, co pcha Was ku lepszemu, może być dla Was lepsze. A więc gdzieś tutaj takie powątpiewania mogą Was chcieć wycofywać z właściwego dla Was procesu. Lęk może chcieć Was wycofywać z tego, co podpowiada Wam Wasze serce, co podpowiada Wam Wasze wyższe ja, gdzie kieruje Was energia uzdrawiania, ale dla niektórych mam wrażenie, że Wasza świadomość będzie na tyle wysoka, na tyle zdeterminowana w tym miesiącu, że ten proces uleczania serducha Wam się uda, bo pokazała Wam się królowa kielichów. Dla jednych jest to po prostu rak, ryba, skorpion na Waszej drodze, a więc osoba, której zaufanie zdobędziecie, której zaufanie także podarujecie, pod warunkiem, że będziecie na to gotowi, pod warunkiem, że będziecie na coś sfokusowani i względem czegoś konkretnie oświeceni, bo tutaj mogą się pojawiać także pewne wątpliwości Wasze wewnętrzne, czy dam radę, czy sobie poradzę. Miesiąc pokazuje, że dla tych, którzy będą zdeterminowani, dla tych, którzy będą konkretni, dla tych, którzy będą umieli zakończyć chore niekiedy procesy, takie w cudzysłowie mówiąc, pozwolicie sobie na świeżą, czystą wodę, która Was napoi. No i ta czysta woda jest tutaj dosyć ważna, aby zasmakować tego, co jest tym orzeźwiającym dla Was kierunkiem. I taki tutaj dla Was się pokazuje scenariusz. Radą na ten miesiąc z kolei jest, słuchajcie, piątka mieczy. A więc powiem tak, to, do czego nie macie przekonania, to, co buduje w Was wątpliwość, to, co jest dla Was zbyt kosztowne energetycznie, umysłowo, zabiera Wam powietrze, czujecie jakiś ciężar, czujecie jakiś stres. Inaczej, również wiecie i macie przekonanie, czy chociażby intuicję do tego, że to i tak nie pójdzie, że to się i tak nie uda. To pamiętajcie, że ta karta dokładnie o tym mówi, że sama musisz, droga rybo, oszacować, czy gra jest warta świeczki, czy chcesz trwać w tej energii w ciągłej walki, ciągłego wspierania się, oszukiwania niekiedy, czy udowadniania sobie siły, czy innym pokazywania swojej racji. Czy to jest faktycznie dobry dla Ciebie kierunek i czy to powietrze, ta logika jest właśnie tym, co w tych uczuciach, w tych relacjach jest Ci potrzebne. Radą na ten miesiąc dla Ciebie jest odpowiedź na pytanie, czy ambicja Twoja
wypływa z miłości czy z lęku. Na ile Twoje słowa są w stanie zmienić to, co wokół Ciebie się dzieje. To jest taki, słuchajcie, też rachunek sumienia, trochę tego, co negatywne, a pozytywne w nas. Po to, żeby serce mogło bić bardziej, po to, żeby to serce dopuszczało do siebie także szczerość i było szczere. Taka się tutaj energia dla Was pokazuje na ten miesiąc. Zobaczmy przy okazji właśnie tych emocji. Co jest emocją, stanem także dla ryb do uleczenia w grudniu? No i pokazało się, słuchajcie, poczucie winy, a więc gdzieś to poczucie winy pozostawia takie uczucie gdzieś być może właśnie zatapiania, czy tonięcia, czy gdzieś wyrzucenia czegoś poza chociażby system prawd w nas. I być może ten miesiąc będzie chciał dla jednych przepracowywać właśnie to poczucie winy, aby je odpuścić, aby sobie darować, aby sobie wybaczyć. Ale biorąc pod uwagę większość tych energii, które mi się tu pokazują, dla niektórych może to oznaczać właśnie konieczność konfrontacji z tym, co to poczucie winy, czy co ta wina wniosła w moje życie, na ile ona także gdzieś wprowadziła te takie wibracje, a więc na ile utknąłem gdzieś w mentalnej pętli, czy to moja wina, czy to czyjaś wina, czy mam, powinienem wziąć większą odpowiedzialność, czy powinienem to odpuścić, gdzie leży ta prawda, no i przede wszystkim jak sprawić, by to poczucie zniknęło. Co? Zobaczmy jeszcze na koniec. Chcę Wam powiedzieć afirmację, jaka chcę Wam się pokazać. Ryby i miesiąc grudzień. Co jeszcze jest dla Was ważne w grudniu? A pokazała Wam się afirmacja narodzin i śmierci. Zobaczcie, jak symbolicznie. Narodziny i śmierć są naturalną częścią życia. Akceptuję początki i zakończenia w miarę ich rozwoju. A więc, drogie ryby, gdzieś tutaj dla Was właśnie taka energia rodzenia się na nowo, odpuszczenia, wybaczenia, ale i przepracowania, i też otworzenia oczu szerzej na to, co Wam nie służy, co gdzieś zaburza prawdziwy obraz Was, czy tego, co wokół. Trzymajcie się i co? Bądźcie dobrymi obserwatorami, spójnymi ze sobą, ku tej harmonii i zbalansowaniu wszystkiego, co dla Was ważne, co dla Was i na Was pracuje lepiej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!